telefonu. Kupimy to dopiero będzie. O, żeś ty. Popatrz, telefony kazał wyłączyć. Witam Państwa. Ja już wyłączę. Otwieram wspólne posiedzenie spraw społecznych Komisji Rozwoju Gospodarczego i Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mińsku. Na podstawie list obecności stwierdzam, że na stanowisku członków Komisji Spraw Społecznych posiedzenie uczestniczy trzech członków Komisji Rewizyjnej w posiedzeniu uczestniczy dwóch członków. Na stan sześciu członków Komisji Rozwoju Gospodarczego w posiedzeniu uczestniczy pięciu jej członków. Jest to odpowiednia liczba radnych do wypracowania prawomocnych opinii. Witam zaproszonych gości w osobach pana burmistrza Andrzeja Raśniowskiego, panią skarbnik Elżbietę Tomkowiak. Witam także mieszkańców naszej gminy. Informuję, że porządek obrad członkowie komisji otrzymali 27 stycznia. Czy są uwagi do przedstawionego porządku? Proszę bardzo. Panie przewodniczący, chciałbym zaproponować kilka zmian. Po pierwsze, dlatego, że dzwonili z kulisów, niestety się spóźnił wywiad około godziny 12. W związku z tym chciałem zaproponować, żeby ten punkt drugi, informacja usług przedsiębiorstwa usług wolnych sanitarnych w Nowogardzie, zamienić punktem trzecim, czyli najpierw projekty uchwał. No ale tak się zaparyto, panie. Ja wiem. I w związku z tym to jest pierwsze, czyli tak. Punkt 2 zamienić punktem 3. Następnie w punkcie 2, czyli już teraz, jeżeli zaakceptujecie tę zmianę, to zaopiniowanie projektu uchwał Rady Miejskiej w sprawie. Tu chciałem zaproponować dwie zmiany. Pierwszą to jest, żeby te taryfy, uchwałę zatwierdzenie taryf przedłożonych przez przedsiębiorców usług wolnych i sanitarnych przesunąć na koniec punktu. I drugą, żeby tutaj w ten obecny punkt, podpunkt D w punkcie 3, czyli uchwała w sprawie, zaopiniowanie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2014 rok. Tą uchwałę wycofaliśmy, więc tego nie będzie. Natomiast to miejsce byłoby niezbędne przy głosowaniu uchwały, która dotyczy tego programu pomoc Państwa w zakresie dożywiania, ponieważ tą uchwałą, którą Państwu otrzymaliśmy, chcemy wprowadzić jakby podwyższenie tego kryterium dochodowego, które obecnie wynosi, nie pamiętam, chyba 400. No, 456 546 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
siedziba. To jest takie kryterium, powyżej którego pomoc nie moglibyśmy, pomocy do żywiania nie moglibyśmy udzielić. W związku z tym jest możliwość, jeżeli Rada podwyższy do 150% ten próg, to taka pomoc będzie możliwa do udzielania. I tą uchwałę mamy, natomiast zaszła konieczność, ponieważ ta uchwała wejdzie w życie dopiero po opublikowaniu, a mogło się zdarzyć, że ktoś już taką pomoc otrzymał, osoba przekraczająca te kryterium. W związku z tym chodzi o wprowadzenie dodatkowej uchwały, która by mówiła, że jeżeli ktoś tą pomoc otrzymał, to nie będzie się żądać zwrotu. Jeżeli się mieści w tym kryterium od 100 do 150, nie? To nie będziemy żądać zwrotu. To jest taką dodatkową uchwałę. Ona się wiąże z tą uchwałą, którą Państwo otrzymaliście, że podwyższamy te kryterium, ale ta uchwała wejdzie w życie po opublikowaniu, więc to jeszcze trochę potrwa, około miesiąca, najprawdopodobniej albo więcej. Natomiast w międzyczasie, jeżeli ktoś otrzymałby tą pomoc, a jego te dochód przekraczałby te 100%, to ośrodek pomocy społecznej musiałby żądać zwrotu tej pomocy. W związku z tym proponuję przyjęcie takiej uchwały, która będzie mówiła, że odstępujemy od żądania zwrotu. To byłoby... Czyli reasumując, po punkcie D, zamiast w budżecie, jest w sprawie podwyższenia
kryterium. W sprawie podwyższenia kryterium to mamy tutaj, są uchwałę, tylko w sprawie, bo mamy tu projekt, był podpunkt C, podwyższenia kryterium, to mieliście, to Państwo otrzymaliście, a dzisiaj otrzymaliście zasad zwrotu. W sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywienia reformy. Mamy projekt tej uchwały? Tak, jest. Dzisiaj jest. To znaczy, że zmian w budżecie nie będzie dzisiaj? Zmian w budżecie nie będzie. To uchwałę wycofuję. Natomiast to miejsce uchwały, która upoważni jakby tutaj gminę do niepodejmowania działań w celu zwrotu, jeżeli ktoś taką pomoc otrzymał, jeżeli jego kryterium dochodowe przekraczało 100%, a mieściło się w tej granicy do 150. Bez tej uchwały po prostu musielibyśmy... Dobrze, panie burmistrzu, rozumiemy. W związku z powyższym, czy jeszcze pan... Nie, to proszę bardzo, pan radny Szafra. A panie przewodniczący, my tu będziemy w punkcie pierwszym pod punkt B przyjmować protokół z poprzedniego posiedzenia 30 grudnia, tak. A listopadowego żeśmy jeszcze nie przyjęli. To zaraz przyjmiemy. Też? Tak, zaraz przyjmiemy. Zaraz nie przyjęliśmy. Nie przyjęliśmy, jak wspominam. Mhm. No, czy wszystko jest jasne? Odnośnie protokołu. Co? Ale to już się pogubiłem. No, 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 nie. Panie radny Szafra, bo jakie protokoły pan wyszło? 30 grudnia na posiedzeniu mieliśmy przyjmować protokół z poprzedniego posiedzenia komisji i żeśmy nie przyjęli. Jak nie przyjęliśmy? No pewnie, że nie. Przyjęliśmy. Na 100%. Na 100% przyjęliśmy. Pani Monika sprawnie, ale ja wiem po sobie, bo tu swoich dodatków. Byłem dwie daty, bo dwa protokoły przyjęły. Na 100%. Wczoraj to sprawdzałem. Pani się sprawdzi. Dobrze. W związku z powyższym, że pan burmistrz zaproponował zmiany w dzisiejszym porządku obrad, poproszę wszystkich państwa radnych o przegłosowanie tych zmian. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem porządku obrad ze zmianami zaproponowanymi przez pana burmistrza? Proszę o podniesienie ręki w górę. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Jedna osoba. Na podstawie głosowania stwierdzam, że połączone komisje przyjęły porządek obrad ze zmianami zaproponowanymi przez pana burmistrza. Przechodzimy do punktu pierwszego B. Protokoły ze wspólnego posiedzenia komisji w dniu 30 grudnia zostały sporządzone i wyłożone do wglądu w Biurze Rady Miejskiej. Nikt z państwa radnych nie wniósł uwag co do treści protokołów. Proponuję przyjęcie tych protokołów bez odczytywania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem protokołu z dnia 30 grudnia 2013 roku? O podniesienie ręki w górę. Dziękuję. Kto jest przeciw? Jedna osoba. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Na podstawie głosowania stwierdzam, że protokoły z posiedzenia komisji z dnia 30 grudnia zostały przyjęte. Przechodzimy do punktu drugiego dzisiaj, a w zasadzie starego trzeciego. Zaopiniowanie projektu Rady Miejskiej w Mińsku w sprawie określenia statutu sołectw gminy Mińsko. Proszę bardzo. Proszę. Jeżeli mogę zapytać. Proszę państwa, otrzymaliście uchwałę tak wydrukowaną, może wersji skróconej, ale ponieważ ta uchwała będzie obejmowała te statuty dla wszystkich sołectw. Natomiast one różnią się tylko w pierwszym rozdziale. Natomiast wszystkie pozostałe rozdziały, tam jest ich chyba od 2 do 7, czyli
też są wszystkie takie same, w związku z tym myśmy to nie zgrupowali. Natomiast należy to rozumieć, że ta uchwała w pełnym brzmieniu wygląda w ten sposób, że przyjmuje się wszystkie dla każdego sołectwa całości statku, który mówię, w tych pozostałych rozdziałach od 2 do 7 jest taki sam, więc nie jest drukowany. To jest po pierwsze. Więc w całości macie Państwo wydrukowane dla sołectwa ścienne, dla pozostałych sołectw tylko rozdział pierwszy. I teraz chciałbym tutaj, to zostało uzgodnione, sama treść przez komisję statutową miała przez Radę Prawnego. Ja natomiast tylko chciałbym tutaj znaleźć kilka błędów, które należy poprawić. To znaczy, w tym rozdziale pierwszym, i tutaj sołectwo nie musi być wszystko w porządku, tak mi się przynajmniej wydaje, natomiast sołectwo granica w tym rozdziale pierwszym, w paragrafie trzecim, punkt drugi, powinno być oczywiście sołectwo granica nielinowe. Nie jest jednostką pomocniczą gminy. To musi być poprawione. Bo ten statut konkretnie dotyczy sołectwa granica. Więc w tym rozdziale pierwszym, w paragrafie trzecim, punkt drugi, na pewno musi być sołectwo granica i jednostka pomocniczą gminy. Poza tym wygląda na to, że reszta jest dobrze. Następnie statut sołectwa Storkowo, rozdział pierwszy, to samo, paragraf trzeci, punkt drugi, oczywiście sołectwo Storkowo musi być. Ale w Czerwieniu to samo jest. Tak, no w Studnicy to samo. W Czerwieniu natomiast są dwa błędy, bo jeszcze w paragrafie czwartym samorząd mieszkańców sołectwa, my mamy linówkę, powinno być oczywiście Czerwień. Działa na podstawie Czerwienia. Czyli tu trzeba, w przypadku Czerwienia są dwa błędy w paragrafie trzecim. Punkt drugi powinien być sołectwo Czerwień i sołectwo pomocniczo miejsko. I w paragrafie czwartym samorząd mieszkańców sołectwa Czerwień, czyli linówko, działa na podstawie, bo to dotyczy konkretnie sołectwa. Natomiast paragrafy, te pozostałe rozdziały, że które dotyczą, tak jak mówię, są wszystkie takie same jak w przypadku sołectwa ścienne. To musi być zmienione. Natomiast wreszcie jest według propozycji przedstawionej przez komisję statutową i ale to są błędy drukarskie, nie? Tak, także to tam nie ma co. Proszę bardzo, to jeszcze chciałbym zabrać głos w sprawie. A pani sołtys może ma jakąś opinię na ten temat, nie? Nie, w zasadzie to jest wszystko dobrze. Tylko tak jak widzę te zmiany Ty został moją pani sołtys, sokoł, dobra? Zgodnie ze statutem pani sołtys, to będzie pani dosiała przejąć wieczę nad kaplicą, nad budynkiem gospodarczym, bo zgodnie ze statutem, o ile my możemy przekazać to. Na pewno nie może być tak, jak jest w tej chwili. No właśnie. Nie może być tak, jak jest w tej chwili. Jeżeli podejmiemy decyzję, że przekazujemy, bo tak ostatnio daje takie uprawnienia, że przekazujemy jakby zarząd sołectwu kaplicę, to wtedy, że tak powiem, pani będzie zarządzać, a nie może tego robić osoba inna, czyli pan Dąbrzyk. Tak, właśnie. Bo to a jest... odnośnie właśnie tutaj zapisów, zauważyłam, że jest pomiędzy tamtym, co było, a jest teraz jest brak zapisu, dodatkowy termin zebrania. Rozumie się ten... Każdy inny... W poprzednim było, że o
pół godziny tak później, jeżeli drugi termin zebrania, teraz tego zapisuje. No nie zostało to określone, więc wychodzi na to, że każdy inny termin, żeby nie tak się też będzie. Dobrze, no. bo tak to należy rozumieć, skoro na pewno musi być to drugi termin. Ale może gdyby określić ten termin, że tam 10-15 minut czy pół godziny, to by było, nie byłoby tych różnych takich interpretacji. Nie? No jeżeli Państwo zechcecie określić, to pewno, jeżeli się określi, że będzie pół godziny, to będzie pół godziny. Ja, no, wygodniej byłoby. Ale pół godziny, ale na obradach się proszę. Proszę bardzo, czy mogę, chciałbym w tej kwestii zabrać głos, dlatego że ja mówię, dwie kadencje prowadziłem zebrania na sołectwa i wiem, jak to wygląda. Jeśli przychodzi, otwieram zebranie, przychodzi po prostu nieodpowiednia ilość osób na zebranie, opieraliśmy się po prostu statutem. Z tych osób, co przyszło, tym do 30 minut określenia tego terminu, wręcz niektórzy też już nie chcieli czekać, bo dla nich się wydawało, że 30 minut jest za długo. Więc każde po prostu przez prowadzącego zebranie, określenie do tych, co określamy, czy 10 minut, czy 15, czy 30, i będzie przegłosowany, będzie wyznaczało drugi termin. Niech są ludzie, niektórzy, którzy są zaangażowani, czekać, bo może ktoś przyjdzie, jedna czy dwie osoby, pół godziny. Także daliśmy tutaj, ja mówię dlatego to tak, żeby te pierwsze osoby na zebraniu podjęły decyzję, ja mówię, co do drugiego terminu zebrania. Jeszcze chciałbym może tutaj nadmienić, że Rada Miejska właśnie w Mińsku powołała komisję doraźną statutem celem opracowania projektu statutu Czerwca Gminy Instrów 13 maja 2013 roku. Na pierwszym posiedzeniu komisja dokonała analizy treścią obowiązujących statutów Czerwca Gminy Instrów. Po jej przeprowadzeniu komisja doraźna opracowała aktualizację oraz ujednoliciła treść statutów i przygotowała projekt uchwały Rady Miejskiej w Mińsku w sprawie określenia statutów Sołecką Gminy Mińsko. Po opracowaniu wersji roboczej statuty zostały dostarczone sołtysom w celu naniesienia poprawek w uwzględnieniu innych propozycji. Sołtysi nie zgłosili żadnych propozycji zmian. Na podstawie artykułu 35 ustęp 1 ustawy o samorządzie gminnym z 2001 roku organizację w zakresie działalności jednostki komunistycznej określa Rada Gminy odrębnym statutem po przeprowadzonej konsultacji społecznej z mieszkańcami. W związku z powyższym burmistrz Mińska zarządzenie nr 38/2013 z dnia 31 października 2013 roku zarządził przeprowadzenie konsultacji społecznej w sprawie określenia statutów Sołec Gminy Mińsko. Informacja ta na temat konsultacji została zamieszczona na stronie internetowej Gminy Mińsko. Mieszkańcy mieli możliwość zapoznania się z projektem uchwały oraz wnieść swoje uwagi do 14 listopada 2013 roku. Nikt nie wniósł uwag do projektu uchwały. Następnie projekt uchwały został przekazany do zaopiniowania przez radcę prawnego, który wniósł swoje uwagi w celu doprecyzowania niektórych proponowanych przez Komisję Zapisów. W związku z tym, że radca prawny zaproponował poprawki, w dniu 11 grudnia 2013 roku komisja doraźna ponownie odbyła swoje drugie posiedzenie. Na tym posiedzeniu komisja przeanalizowała uwagi, jakie zaproponował radca prawny i dokonał korekt w proponowanych statutach. Dlatego też komisja doraźna przekazała projekt uchwały pod obrady komisji do zaopiniowania. Dziękuję. Czy jeszcze są? To znaczy, że ten drugi termin to określa przewodniczący zebrania, tak? To jest tam napisane, tak? Tak. No, to niech tak jest. Czy jeszcze są zapytania, uwagi ewentualnie? 10 minut przerwy i już, nie? No. Nie widzę. Poproszę wszystkie komisje o zaopiniowanie przedstawionego projektu uchwały Rady Miejskiej w Mińsku. Kto z Państwa radnych jest za pozytywną opinią w sprawie przedłożonego projektu uchwały Rady Miejskiej dotyczącego określenia statutów sołectw gminy Mińsko. Proszę o podniesienie ręki w górę. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Na podstawie głosowania stwierdzam, że Komisja Rady Miejskiej pozytywnie zaopiniowała projekt ustawionej uchwały. Przechodzimy do punktu C. Zaopiniowanie
projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego w tym zakresie dożywiania pomoc państwa w zakresie dożywiania. 150 gmin, a reszta są do zakupu. Ta pomoc możliwa jest w określonych warunkach, to znaczy pan to z informacji. Tak dzieci, jak i pomoc przy dożywianiu dorosłych, wprowadzony przez ośrodek pomocy społecznej. Ta pomoc możliwa była, gdy średni dochód w rodzinie nie przekracza 456 zł na jedną osobę, a w przypadku osoby samotnej 542 zł. Natomiast prawodawca dopuścił zwiększenie tego kryterium o 50%, jednakże to odbywa się na zasadzie decyzji podejmowanej przez Radę Gminy czy przez Państwo. W związku z tym przygotowaliśmy tutaj projekt uchwały, aby można było naszych mieszkańców wspierać, tak nasze dzieci naszych mieszkańców, żeby w formie dożywiania w szkole, jak także przy osoby dorosłe uważane przez środek pomocy społecznej. No to też by nas propozycja jest, abyście Państwo przyjęli tą uchwałę, która mówi, że kryterium 456 i 542 podnosi się do 150%. To jest wszystko na zrozumienie, jakie Państwo tam znaleźli. I projekt uchwały każdy przykład. Proszę bardzo, czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie jeszcze? Nie widzę, bo już dość dokładnie wyjaśni. Poproszę Komisję Spraw Społecznych o zaopiniowanie przedłożonego projektu uchwały Rady Miejskiej Listów. Kto z Państwa radnych jest za pozytywną opinią w sprawie projektu uchwały dotyczącego podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania? Proszę bardzo. Proszę o podniesienie ręki w górę. Komisja Spraw Społecznych. Społecznie. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Na podstawie głosowania Zielona Komisja Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały dotyczącej podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania dopłaty w zakresie dożywienia. Przechodzimy do następnego projektu uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania pomoc państwa w zakresie dożywiania na 2014-2020. To jest to, co pan burmistrz wcześniej chodził. To znaczy, jeszcze będzie pan burmistrz w tej sprawie chciał? To znaczy, tak jak już mówiłem, ta druga uchwała niezbędna, żeby można było tym osobom, które ewentualnie otrzymały takie wsparcie, a przekroczą ten wskaźnik 100%, nie musiały brać. Dziękuję. Ponieważ ta uchwała, którą teraz Państwo opiniowaliście, wejdzie w życie dopiero po ogólnej próbie. Tak, nie musimy. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos w sprawie tej uchwały? Nie widzę. Poproszę także Komisję Spraw Społecznych o zaopiniowanie przedłożonego projektu uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania. Ktoś z Państwa radnych jest za pozytywną opinią w sprawie przedłożonego projektu uchwały? Proszę o podniesienie u góry. Komisja Spraw Społecznych, dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Na podstawie głosowania stwierdzam, że Komisja Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała projekt. Przechodzimy do podpunktu E. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej Miski w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej Miski. Proszę bardzo. Wydaje mi się, że Przewodniczący referuje.
Mam co zreferować. Czy ktoś chciałby co do planu pracy, to jest rozkończący tę kadencję, coś prowadzić, nie ma żadnego problemu, czy do swojej pracy, czy do pracy Rady Miejskiej, jeśli sesji. Także jeśli ktoś ma jakieś propozycje, oczywiście te propozycje na pewno trzeba. Trzeba zrobić spotkanie na Wisoli kończące kadencję, nie? A też możemy wprowadzić pracy, to podczas tego roku. No. Jeśli by jakieś zmiany były. Proszę bardzo, czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos jeszcze w sprawie przedstawionego projektu uchwały dotyczącego planu pracy Rady Miejskiej w 2014 roku? Plan został zaakceptowany. W związku z powyższym proszę o zaopiniowanie wszystkie komisje Rady Miejskiej Mińsku projektu uchwały dotyczącego zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Mińsku w 2014 roku. Kto z Państwa radnych jest za pozytywną opinią przedstawionej wyżej sprawy? Proszę o podniesienie ręki w górę. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Przechodzimy do podpunktu F. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Mińsku w sprawie zatwierdzenia planu prac Komisji Stałych Rad. Otrzymali Państwo plan pracy komisji? Czy są może jakieś propozycje jeszcze, żeby coś wprowadzić nowego, istotnego? Proszę bardzo. Nie ma inicjatyw? W związku z powyższym poproszę wszystkie komisje o zaopiniowanie przedłożonego projektu uchwały. Kto z Państwa radnych jest za pozytywną opinią w sprawie projektu uchwały dotyczącego zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Mińsku? Proszę o podniesienie ręki w górę. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Na podstawie głosowania stwierdzam, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt przedłożonej uchwały. Przechodzimy do punktu 4 porządku obrad. Informacja burmistrza i ministra na temat współpracy gminy Isko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2013 roku. Panie Przewodniczący, Szanowni Przewodniczący, Państwo sprawozdanie. Ja bym chciał tylko po pierwsze wnieść poprawkę. Nasze sprawozdanie, które na początku wymienia stowarzyszenia, które działają na terenie naszej gminy. Następnie w punkcie pierwszym mamy informację na temat współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci. I tutaj chciałbym prosić o wykreślenie linówka, ponieważ linówko ten zapis po prowadzeniu świetlic w roku 2013 linówką świetlicy nie prowadziliśmy. Świetlicy są prowadzone w miejscu w Stolkowie i Świetli. Tutaj w punkcie wprawdzie było, bo linówko Towarzystwo Towarzystwo Przyjaciół Dzieci wycofało się z końcem 2012 roku z prowadzenia świetlicy gminy. W związku z tym mamy tylko świetlicy nisko-stolkowe i ścięte. I chciałbym także tutaj, no nie będę tego... Działamy tyle, co powinniśmy, to robimy. Chciałbym tu jeszcze tylko dodać, że brakuje tutaj informacji na temat, a powinno się na pewno znaleźć na temat Polskiego Stowarzyszenia, bo współpraca akurat tutaj z organizacją jest dość ścisła. No, to jest plan zadania. Chcieliśmy uwagi, wszystko podzieliliśmy na te trzy spotkania. A kurwa nam dalej dokumenty, które jeszcze trochę. Przynajmniej dwie imprezy w roku.
Dzień Seniora, żebyście się zmienili. Tak, żebyśmy mieli wiedzę. A także Wigilia jest organizowana wspólnie przez Gminę Wrzody Pomocy Społecznej. Polski Związek I to stowarzyszenie to jest założone do Dosiu, nie przeciwko jemu. To Dosiu, bo oni to wszystko na rzeczy robią. Pan Krzysztof, który pominął, a ja powinienem to wybrać. Także proszę przyjąć jako uzupełnienie, także dość dobrze. Ze wszystkimi tutaj stowarzyszeniami jakiś kontakt czy jakieś działania wspólne są, ale są przedstawione te najbardziej ta współpraca jest najbardziej aktywna. Natomiast jeżeli Państwo uważacie, że trzymacie jakieś zapytania, to proszę. Proszę bardzo, pan radny Szafra. A panie burmistrzu, tu nie zostało wymienione stowarzyszenie INA i INSKO jest? To stowarzyszenie jest. Rozmawialiśmy ostatnio, tak? Tak, to jest. No i tam współpraca na pewno też. Oczywiście jest to stowarzyszenie i to jest następne, które pan Krzysztof przeoczył, a ta współpraca jest chyba najbardziej, ale na takim zbliżonym poziomie jak Stowarzyszeń Przyjaciół Dzieci czy pochodzi się z Strażą Pożarną, ponieważ jest to na bieżąco do tej pory, przecież wspólnie prowadziliśmy całe rozgrywki, jeżeli chodzi o ligę, także szkolenia młodzieży, orlików, także tutaj to jest dość szeroki zakres i tu dziękuję panu Żarnarowi, że zwrócił na to uwagę. Na pewno o tym trzeba powiedzieć, współpraca Grupy Sportowej INA INSKO układa się bardzo dobrze. Od tego roku, jak Państwo wiecie, zmieniło, będą otrzymywali dotacje, jak gdyby sami będą tymi środkami zarządzać w miarę, oczywiście zgodnie z porozumieniem, jakie jest zawarte, będą rozliczani i tutaj w stronie każdy na pewno będzie kontrola moich także. Ale współpraca Klubem Sportowym Gmina INSKO jest na pewno jedną z bardziej tutaj takich owocnych, jeżeli chodzi o współpracę z stowarzyszeniami. I tutaj na pewno z tej współpracy jesteśmy zadowoleni i tej informacji powinna się u nas znaleźć. Ja mam pytanie do proszę bardzo, do pana radnego Szafrana. Najpierw powiem. A stowarzyszenie Przyjaciół Siedmego. A szefowa siedzi, panie przewodniczący. Szefowa tego stowarzyszenia siedzi. Może to współpraca była mniej, ale wcześniej była organizowana m.in. Łąki w Siedem, tylko że to było wcześniej. Nie? Także w różnych okresach stowarzeszenie działa i tutaj jest gmina na pewno także. No bo dzieci nie udają. To jeszcze dobrze, że my to wykosimy kosiarka. Jakimi 13, ostatnio siadę koszul. Jakby zastrój. Dzieci nie ma, pojechało gdzieś w ciuch, wyjechało. Nie ma kto grać. Proszę bardzo, pan radny Szafra. Bo, panie burmistrzu, mnie zaciekawiło też te pieniądze, które tu pan w tej informacji wykazał na temat dotacji o zakupie tego samochodu. Nie? Tylko, że proszę mnie źle nie zrozumieć, tak? I panie prezesie Malcel, żeby mi tam żaden z domu na Facebooku nie pisał, że ja jestem przeciwko strażakom i że nie jestem ten. Nie jest, bo to jest nieprawda. Samochód nieprawda? Był potrzebny i oczywiście tak jest. Trzecia kolejność gaszenia. Ale gdyby pan zechciał to jakoś dokładniej wytłumaczyć, ile myśmy tych pieniędzy pomocowych uzyskali na ten samochód, bo z tej informacji wynika, że niewiele. Że wszystko to są nasze pieniądze, nie? Otrzymaliśmy, gmina INSKO przekazała dotację 300 tysięcy. Ta dotacja, naszą dotację składa się 100 tysięcy dotacji, którą gmina otrzymała z Związku Funduszy Ochrony Środowiska i 200 tysięcy preferencyjny kredyt. 300 tysięcy przekazała gmina INSKO. Natomiast 150 tysięcy otrzymaliśmy, to już stowarzyszenie OSP otrzymało z Państwowej Straży Pożarnej. Czyli faktycznie z zewnątrz otrzymaliśmy 250 tysięcy. 200 jest gminne, ten gminne, to jest kredyt. Ten preferencyjny kredyt.
to jest 450 i 150 tysięcy stowarzyszenie wzięło pożyczki, którą gmina poręczyła. Tak mniej więcej, tak w uproszczeniu. Z tego oczywiście na obsługę tej pożyczki otrzymaliśmy około 40 tysięcy wsparcia od przedsiębiorców z terenu gminy Nisko, do których myśmy jeździli z panem prezesem. I jeszcze 10 tysięcy otrzymamy od, tu ostatnio rozmawiałem, jest przygotowana umowa, 10 tysięcy ze startup. To by było 50 i nadleśnictwo Łobez jeszcze dzwoniło, że w tym tygodniu jakoś umowa ma. Jeszcze jedna instytucja też będzie. Czyli czy reasumując tak, samochód kosztuje 600 tysięcy, tak na okrągło. 300 tysięcy przekazała gmina, z czego 200 to już referencyjny kredyt, 100 tysięcy dotacja z Wojskiego Funduszu Ochrony Środowiska. 300 tysięcy leży jak gdyby po stronie stowarzyszenia i stowarzyszenie otrzymało 150 tysięcy dotacji. No to i 136 tysięcy kredytów, które pojęciłem. Mogę? Proszę bardzo. A mnie interesuje, ile gmina włożyła? Jeszcze raz mówię, tylko 200 tysięcy preferencyjnego kredytu Wojskiego Funduszu Ochrony Środowiska, bo oddała gmina. No ale panie burmistrzu, ten kredyt 136 tysięcy, jeżeli gmina poręczyła, to wiadomo, że strasznego nie za bardzo będzie miała z czego oddać. To też chyba wniosek i jest bardzo duże prawdopodobieństwo na dofinansowanie tych... Że to będzie, ale jeszcze na razie nie ma, nie? Na razie nie ma, ale jest złożony wniosek. Oczywiście poszukujemy, jest złożony wniosek do programu tego regionalnego. Dlaczego ja pytam o to, bo z tego co ja się dowiaduję w sąsiednich gminach, które kupują samochody, to gminę to kosztuje nie więcej niż 200 tysięcy, 150, 180 tysięcy, zależy jak. Pana naszą gminę kosztuje to też 200 tysięcy. Nie, no pan powiedział przed chwilą, że inaczej nie, jest. Nie, 200 tysięcy gminy. Powiedziałem, że kosztuje 200 tysięcy. Jeszcze raz powtarzam. Samochód kosztował 600. 300 tysięcy przekazała gmina, czy w tym było 100 tysięcy dotacji. No czyli 200 kredyt. 200 tysięcy kredyt. I teraz 150 tysięcy z Państwowej Straży Pożarnej i 150 tysięcy wzięło kredytu Ochotnicza Straż Pożarna. Z tego na obsługę tego kredytu dostaliśmy pieniądze od przedsiębiorców, a pozostałą część do spłacenia złożyliśmy wniosek i jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że otrzyma. Dziękuję bardzo. Stowarzyszenie. Bo to jest kredyt stowarzyszenia. Gmina na dzień dzisiejszy włożyła 200 tysięcy. Oczywiście tu trochę ma pan rację, bo w przypadku na przykład Dobrzan Państwowa Straż Pożarna przekazała 300 tysięcy. Ale Dobrzany 260 wkładu własnego. 260. Dlatego, że nam jak poszło do dwóch pól, znaczy z Państwowej Straży Pożarnej i z Zarządu Głównego OSP. Z jednej puli otrzymaliśmy, ja rozmawiałem z generałem Kowalskim, to jest zastępcą komendanta głównego Straży Pożarnej. No niestety z tej drugiej, jak gdyby te drugie 150 tysięcy nie chcieli przyznać do Iska, ponieważ w ubiegłym roku otrzymały Dobrzany i tam dla nich w Warszawie to jest za blisko, żeby znowu z tego samego powiatu za drugi rok. Gminy sąsiednie. Sąsiednie gminy muszą mieć pod uwagę, brać na pod uwagę całą Polskę. W związku z tym stowarzyszenie posiłkuje się właśnie tym kredytem i składamy wniosek do RPO na sfinansowanie. Jest to możliwe, taki już program jest. I myślę, że to dofinansowanie. Tylko pod końcem stycznia było. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos w sprawie... Czy gminę kosztuje to 200 tysięcy? W sprawie współpracy gminy Nisko z organizacjami pozarządowymi? Nie widzę. Spróbujcie coś. Proszę wszystkie połączone komisje o zaopiniowanie informacji. Jeszcze nie pytałem o remont. Burmistrza. Na czym polega współpraca? 20 lat remont robicie. Takiego burmistrza będzie tak. Nie wybierzcie, w ciągu roku macie remont skończony. Kto z Państwa radnych jest za pozytywną
Co nie może? Opinią w sprawie informacji burmistrza Mińska na temat współpracy Pilińsko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi organizacjami działalność pożytku publicznego za 2013 rok. Proszę o podniesienie ręki w górę. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Jedna osoba. Na podstawie głosowania stwierdzam, że połączone komisje pozytywnie zaopiniowały informacje. To powiedz, że nie chcecie i już nie. Ogłaszam. 5 minut przerwy. 20 minut przerwy. No nie przyjechać przed 12. No. Dobra. Może im się ten drogi samochód, nie Mercedes, zepsuł. No właśnie. Mercedesy się nie psują.